serdecznie z restauracji Gattonero w Rzymie. Dzisiejszym naszym gościem jest Polka z krwi i kości. Piękna kobieta ze stylem i klasą. Twierdzi, że kobieta powinna się zestarzeć naturalnie i z gracją. Uwielbia modę. Bardzo kocha Włochy, Włochów i jej kuchnię. Dla przypomnienia, bohaterka trzeciej edycji programu Żony Hollywood, Izabela Yamagata. Dzień dobry. Witamy. Od pierwszego spotkania z Wideopeja minęło już około 3 lata. Czy coś pozmieniało się w Pani życiu? Bardzo dużo się pozmieniało, ponieważ przez COVID niestety, tak jak dla wszystkich, nie mogliśmy podróżować, nie mogłam odwiedzać moich pięknych Włoch i patrzeć na pięknych mężczyzn we Włoszech. Bardzo dużo się negatywnie, mogę powiedzieć, zmieniło. Ludzie są inni, a nie są weseli. Restauracje były przez rok czasu zamknięte, a ponieważ ja uwielbiam gotować, w restauracji, to do mnie przychodzili moi przyjaciele i sąsiedzi. No i żeśmy gotowałam, oni przynosili prosecco z skrzynkami i żeśmy się bawili przez rok czasu. Także nie odczuliśmy tego COVID, że musimy sami siedzieć w domu. To dobrze, pozytywne nastawienie, bo bardzo. Z tego co wiem, na co dzień gotujesz w domu, a do restauracji chodzisz, próbujesz nowych dań i odtwarzasz to dalej, to kontynuujesz robić? Tak, uwielbiam. Gotowanie to jest moje hobby. Już jako mała dziewczynka gotowałam z piasku, z liści. Aha, rozumiem. Lalki karmiłam tym. Uwielbiam, po prostu uwielbiam gotować. Ogólnie specjalizujesz się w kuchni włoskiej, perskiej i śródziemnomorskiej. Nie wiem, czy jeszcze jakaś kuchnia doszła. Meksykańska doszła. Meksykańska. Do listy. Ponieważ dużo Amerykanów uwielbia meksykańską kuchnię, bo Kalifornia jest na granicy z Meksykiem, no to gotowałam dla moich przyjaciół po meksykańsku. I cały czas ucząc się, chodząc do restauracji? Tak, cały czas. W sposób tak naprawdę na naukę. Jak nie poznaję smaku, to wołam kucharza i pytam się, jaki to smak jest. Wtedy sama gotuję, odtwarzam. Muszę ci się przyznać, że czasami moje danie jest lepsze jak w restauracji. Tak. Nawet pizzę zaczęłam robić. O proszę. Nie mam specjalnego pieca do pizzy, ale robiłam na grylu. I wspaniała, wspaniała wychodziła. Bardziej włoską pizzę, tak, bo są różne, tak naprawdę. Włoska. Nie z ananasem. To dobrze. Margherita. Jeśli chodzi o hobby, to masz jeszcze jedną podróżę. Ucierpiałaś troszeczkę teraz ostatnio. Bardzo. Aczkolwiek zaczęłaś znowu podróżować, skoro jesteś tu. W tamtym roku mieliśmy już opłaconą wycieczkę do Portugalii, do Hiszpanii. Dali nam kredyt do 2022. To od razu wiedziałam, to będzie się ciągnęła ta pandemia. No, chciałam przyjechać kilka miesięcy temu, ale do Polski najpierw, ponieważ mam tam koleżankę bardzo dobrą, ale niestety nie mam polskiego paszportu i nie mogłam przyjechać, bo Amerykanów nie wpuszczali. Dopiero 1 lipca zaczęli wpuszczać. Tego roku. Tak. Jak zaczęli wpuszczać, prawo się zmieniło, to od razu kupiłam bilety i byłam najpierw w Polsce, teraz jestem w Rzymie, jutro lecę do Brain City, bo chcę zwiedzić albo Albero Bello. Takie malutkie domki wyglądają jak ule. To zawsze było moim marzeniem, żeby to zobaczyć. No, a w przyszłym wracamy za 2 dni, a w przyszłym tygodniu lecimy do Palermo, ponieważ na Facebook poznałam świetną dziewczynę, Polkę, która tam pojechała na wycieczkę, zakochała się i została. I mam nadzieję, że będziemy miały świetny czas. Cały czas przez znajomości, tak, się powiększają. To tak. Miło, miło. Przygotowując się tak naprawdę do tego wywiadu, dowiedziałam się, że żyjesz po to, żeby jeść. I prowadzisz zdrowy typ życia. To prawda. Żyję po to, żeby jeść. Ale nigdy nie, życia, nigdy nie kupuję, wiesz, mrożonek.
tak jak Amerykanie kupują mrożonki albo już na jakieś potrawy gotowe. No ja wszystko, jedynie co past nie robię, za dużo pracy, ale pierogi, a dzisiaj nauczyłam się gnocchi i inaczej zupełnie jak ja myślałam, zupełnie inna technologia robienia gnocchi. Samego gnocchi, nie sosu do niego, bo też są różne sosy. Tak, ale u nas to gnocchi, że to są ziemniaków, a to nie były nawet ziemniaki, tylko z mąki zero, numer zero mąka, na gotującą wodę z olejem się wrzuca tą mąkę i szybko się miesza, jak ostygnie, to się roluje i potem tnie i są gnocchi. Mówią, że całe życie człowiek się uczy, więc to prawda. Dobrze, bardzo dobrze. Jesteś patriotką, wracasz często do Polski, jeszcze dalej, cały czas? Cały czas. Tak punkciki chyba na mapie odznaczasz, gdzie już byłaś, czego jeszcze nie zwiedziłaś, co byś chciała zwiedzić. No, dwa lata temu mieliśmy bilety do Singapuru. Był pierwszy samolot, który leciał non-stop, 19 godzin non-stop. Po 3 godzinach podali do wiadomości, że jest problem z silnikiem i zawracamy z powrotem do Los Angeles. To było naprawdę straszne. Szokujące przeżycie, tak. Jak już czuję to adrenalinę. Ludzie czekali w Los Angeles, żeby zreperowali. Ja powiedziałam do mojego męża, nie, wracamy do domu. Tak naprawdę łapiesz życie garściami, tak jak to też gdzieś... Żyję dniem dzisiejszym. Dobre podejście. Ale jestem też przezorna, wierzę w karmę, że karma wróci do ciebie. To jest 100%. Ale jesteś pozytywną osobą, zawsze widać uśmiechniętą. Tak, ale dużo ludzi jest negatywnych naokoło. Oświetlasz sama siebie, jesteś piękną kobietą. Więc... No, dziękuję. To jest zaszczyt komplementy dostać od kobiety, nie od mężczyzny. Bo mężczyzna zawsze jak da komplementy, zawsze tam coś myśli. A będąc we Włoszech, wiadomo, no, a szczególnie we Włoszech. Bo jesteś też kobietą sukcesu. Miałaś swoją firmę, szkołę dla modelek. Tak, przez 12 lat. Tak, prowadziłam 12 lat. Prawie 600 studentów graduate zrobiły ode mnie, bo lubię piękno i jak widzę dziewczynę skromną, to chcę wydobyć tą piękno z niej. I dlatego postanowiłam otworzyć szkołę dla modelek, bo nie ma brzydkich kobiet. Rozumiem. A mam takie pytanie jeszcze, czy może udało się napisać autobiografię? Bo pamiętam, była mowa o koleżance, która pisała i namawiała. Chciałam napisać, ale moja historia była bardzo smutna. Wiem, że to była rozchwytywana, dlatego że jest bardzo smutna od dnia, kiedy się urodziłam, ponieważ byłam wcześniakiem i nie wiem, ale przeżyłam. Bo w tamtych czasach to nie było inkubatorów. Ponoć byłam okręcona w watę i na kaloryferze mnie położyli w szpitalu. Bo urodziłam się w Sokołowie Podlaskim. W pałacu, bo potem komuniści przerobili pałac na szpital powiatowy. Czyli już od tamtego czasu... No, już gwiazdożyłam. No tak, ale mimo wszystko jesteś pozytywną osobą, więc coś wyniosłaś. Może jednak nie będzie aż taka smutna, może warto spróbować. Może, jak będę starsza. Wróbelki ćwierkały, że dzisiejszy twój dzień był dość intensywny, bo gnocchi, o których opowiadałaś tak naprawdę, miałaś okazję je zobaczyć, jak się je robi właśnie w tej restauracji, w której się obecnie znajdujemy. Aczkolwiek ciekawa byłabym, co właściciele na to powiedzą, jak ci poszło. No, ja też ciekawa jestem. Sprawdź. Bardzo jestem ciekawa. Udało nam się zaprosić właścicieli do nas. Zapytamy się teraz, jak poszło w kuchni Izabeli i czy ma talent w kuchni. No, zobaczymy. Buonasera. 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 Buonasera, buonasera, salve. Ringraziamo tanto per poter dedicare un pochissimo di tempo in questa sera che sarà impegnativa. Volevamo sapere com'è andata oggi Isabella in cucina, perché ha detto com'è andata Isabella oggi in cucina? Sì, perché ci ha detto che ha imparato a fare i gnocchi con un altro modo. È vero, ha fatto i gnocchi, erano buonissimi, è stata bravissima.
Fino adesso non si è sentito male nessuno. Grazie. È stata la fortuna sua stasera perché ovviamente è presente. È andata benissimo. Grazie. Veramente bene, male, bene, 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 bravo. È stata bravissima. Grazie. Sì. Vi volevamo ringraziare ovviamente per poter fare l'intervista qua. Vi ringraziamo tanto. Non vi occupiamo più tempo. Grazie. Grazie a voi. È stato grazie un piacere. Mille. È un piacere avere Isabella nel nostro ristorante. Ovviamente volevamo dire ringraziare perché il ristorante è bellissimo, quando si entra si sente già subito raccoglienza della gente. Invitiamo tutti per venire qua a assaggiare il menù vostro. Più che altro i gnocchi. E i gnocchi, sì. I gnocchi oggi Isabella, però gnocchi. Poi li vi manda con curiere. Ringraziamo ancora. Grazie. 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 Grazie a lei. Grazie. Dziękuję bardzo, w takim razie, za wywiad, który był dziękuję ciekawy, bardzo miły, mam nadzieję, nie dziękuję. Pierwszy, nie ostatni raz.